pole, gdzie się skapnęłem, że tak trochę mnie tak grubie, albo tak było. Historia tego samochodu zaczęła się w 2021. Pojechałem do Wrocławia, kupiłem go, kurwa, jeżdżę nim 2 lata i tak na średnio bym powiedział. Koniec historii. Zostaw suba i łapkę w górę. Spierdalaj. Zasysam soczek, sfoczek i wrażam baton. Soczek, sfoczek. Pizdnij sobie grzdyla. Soczek, sfoczek i wraży baton dostępny w dobrych sklepach. Nie dalej z drogi, bo kurwa. Meanwhile. Czekaj, to ja zaraz będę wam opowiadał, bo kurwa stanę w miejscu. Kurwa, na trzęsie. Tak się kurwa jeździ. O. Oficjalnym sponsorem tego odcinka jest kurwa KFC. Nie płacę mi za to skurwysy. Także cześć, witajcie wszyscy. Siema, siema. Cześć, przyjacielu. Cześć. Siema, siema. Kurwa. W kolejnym odcinku z serii Punkt Widzenia. O czym będę tu dzisiaj wam pierdolił? E39. Kurwa. Dwójka, piątka, czy też siódema? Najlepsza maszyna to jest BMW. 2 lata temu. Ponad nawet 2 lata temu zajechałem do Wrocławia. Miałem też takie info: nie myśl tylko o sobie, nie kupuj Anglika, nie? Ja osobiście mam to w pompie, czy jeżdżę Anglikiem, czy jeżdżę z Europą, także mi tam to zbytnio nie przeszkadza. Stanęło na tym, żebym nie pomyślał tylko o sobie, o osobach, które też mogą tym samochodem jeździć ze swojej rodziny. Mówię, dobra, okej, okay, ale będzie to automat i będzie tył napęd. No i mamy oto E39. Do serii trzeciej, E46 przykładowo, no też tam poniekąd się przymierzałem, ale 7 do 5, kuźwa, fajne duże auto, nie? Generalnie możemy podróżować w bardzo fajnych warunkach. To jest wersja Touring, gdzie jest od cholery miejsca. Można tu zapakować dosłownie wszystko. Jest dość pojemne auto jak na 5 dorosłych osób, bo 1,90 m każda. W tym bagażnik zajebany po horyzont, żeby pojechać na wakacje na Mazury do Giżycka przykładowo. No i zajebiście. Jesteś pewien? To jest na Mazurach. No. Przecież Mazury nie należą do Sułtana Kosmitów, tylko do Gwiezdnej Floty. Mazury należą do nas! Przecież to skandal, żebyśmy musieli płacić za pobyt. Kurwa, typ do swojej bety teraz skręcał. Nie dolał płynu do kierunkowskazu, bo mu wyblakł i ma zamiast pomarańczowych ma białe. Drifty bokiem here. Tutaj kurwa tego samochodu bokiem nie postawisz na suchej nawierzchni, nie ma najmniejszej opcji. Dlaczego? Już ci tłumaczę. Drogi kolego, taki droga koleżanka. Otóż E39 w Touringu, akurat mój egzemplarz, gdzie pewnie z inni użytkownicy z tego pojazdu, którzy mają M54 B22 R6, czyli oznaczenie silnika, to wie, jak bardzo awaryjne są te jednostki, ten wie? Ale idzie do tego przywyknąć, bo jest to samochód, który wymaga tak naprawdę odrobinę miłości. Jeżeli opiekujesz się tym motorem, tym silnikiem, wszystko jest w porządku. Wszystko jest zrobione. Ale, żeby też znowu kolorowo nie było. Przynajmniej u mnie. Teraz będę typować to, mówić o tym wszystkim, co tu się odpierdoliło w trakcie dwóch lat użytkowania. Co tu się nie działo, bo może ktoś ma ten sam silnik, ten sam samochód i tak dalej. No, kurwa, ludzie jakby miał ten silnik, ale nie wiem, kurwa, ci poczęty. E39 wtóra się z tym motorem bez gazu jak ja. Może u ciebie się to nie działo, ale u mnie to się wydarzyło. Kurwa. Albo u ciebie było jeszcze gorzej. Albo robiłeś już słapa. O nie wiem, kurwa, powiedziałeś, że to pierdolisz, że zrobisz budę dla psa przykładowo. Czy ten samochód może jechać szybko? Tak, ale pod warunkiem, że go kurwa bujniesz na autostradzie. Bo tak to w mieście, dobra, jak cię mogę, to jest sprzężone z automatem, więc no już jest wiekowy, więc ta skrzynia też może być już wymęczona, nie? Aczkolwiek jeździ, zmienia biegi, normalnie na co dzień możesz sobie jeździć. Silnik też jest już wymęczony. Ja ją kupowałem 2 lata temu, kiedy miała przebiegu 325 tysięcy, obecnie mam 379,
zaokrąglimy, 380 tysięcy. Ile kurwa? Nie, jeszcze przejadę ogromne 103 km i kurwa jakby kolejny level jest podniesiony, nie? Pojechać 200? Spokojnie pojedzie, testowane wielokrotnie. Czy poleci bokiem? Ale tylko albo jak jest ślisko, właśnie w porze zimowej, jakiś zimowy wojownik, albo tylko i wyłącznie jak jest mokra nawierzchnia, ale to naprawdę musi padać. Tyle, że jak jest mokra nawierzchnia i pada cały czas, nie wiadomo jak się ten samochód zachowa. A jak jest śnieg i ślizgasz się po śniegu, no to jeszcze jak cię mogę, możesz kontrolować to auto. Wiem, przerobiłem temat. Tutaj moja betka. Betka BMK. Niekoniecznie ona chce z czasem współpracować, po prostu mówi albo się odpierdol, zostaw mnie w spokoju, albo takie o ty kurwa, ja ci pokażę, nie? Coś na tej zasadzie. Cześć. Także na dwa razy. Jak się tym samochodem jeździ patrząc przez pryzmat 2 lat użytkowania? Powiem tak, jest zajebiście. Co on pierdoli? E39 jest kolendarnie wygodnym autem, jak na lata 2001. Zapakowałem tutaj, kurwa, 4 paczki styropianów. Styropian, kurwa, grubości gdzieś takiej, do ocieplania domu, nie? Na spokojnie to też zapakowałem, zawiozłem, kurwa, to wszystko na budowę. Tu wejdzie wszystko. Jeśli się postarasz, to nawet ta karetka, co teraz przejeżdża, kurwa, bo rozkręcasz, to też tu całą zapakuję. Klocki Lego, to kurwa, dla nas. Poruszę temat, co tu się odpierdoliło. A później podsumuję, czy BMW E39 jest samochodem drogim lub pierwsze. Zaraz po zakupie, nie wiem, czy tydzień, czy 2 tygodnie nawet nie minęły, zaczął mi się silnik grzać. To było zaraz po zakupie, gdzie z Wrocławia wróciłem, do Radomska. Było wszystko w porządku, nie? Jedziesz, nagle temperatura. Jak kurwa, wiód o poranku do stolatki. Teraz tak, co jest grane? Jeżdżę do mechanika i wtedy pierwszy i ostatni raz na ten samochód zobaczył mechanika, nie? Zaraz powiem dlaczego. Sprzęgło fiskotyczne w E39, ogólnie w tych samochodach, te motory, chłodzenie mają w zasadzie na bazie takiego właśnie sprzęgła fiskotycznego, gdzie jak jest ciepło, aż za ciepło, to wtedy on się szybciej załącza, jak to szybciej zapierdala, wtedy chłodzi silnik i wtedy nic się nie dzieje. Nie w tym kurwa przypadku. Posiadając ten wóz, jeżeli auto ci się zacznie grzać, to i tak musisz mieć tutaj klimatronik na trybie automatycznym odpalony. Kurwa, się przestrzelił. Co jest najlepsze? Teraz się sucha, nie grzeje, nie? Tutaj ładnie rondo było wsypane śniegiem. Każde rondo bokiem, nie? To było tak fajnie, nie? No, a teraz to się wszystko rozpuściło, posypali solą. Takie piaski nie mogli sypać. A czemu sól, a nie piasek? Taka ciekawostka. Ze względu, że sól jest droższa na pewno w zakupie niż piasek. Z natury piasek nie przymarza, tylko posypany piasek na śnieg ma znacznie większą przyczepność. A sól znowu, jak się rozpuści i rozpuści ten lód, który czy ten śnieg, powstaje przez to wielka, jedna wielka woda. 2. Przez noc zamarza. 3. Jest jeszcze większa tafla lodu, gdzie nie jest bezpieczniej. A 4. Że jakby rdzewieje samochód i musisz sobie kurwa albo PBF-em zabezpieczyć. I teraz dokończę temat, o co chodziło z tym silnikiem. Więc pierwsze co się tam wydarzyło, czyli właśnie to sprzęgło wiskotyczne, które się zjebało po prostu i się grzało. Następnie uszczelnienie silnika z, no to tam już swoją drogą, bo ta misa olejowa to naturalnie, że po prostu te uszczelki też się po prostu eksploatują jakby. Górna od pokrywy zaworów też była zmieniana, ale to są pierdoły, których to po prostu tam jebać. Następnie... Cześć, nie pomyślę chronologicznie. Wiskoza pierdolła. Następne w kolejce, co się ustawiło? Jeszcze z silnikiem. No świeczki to tam chuj, to też naturalne. Wymiana oleju to też tam swoją drogą. Filtry, nie filtry. Odciśnienia, bo uwaga. Wiskoza była zmieniona, teraz pierdolła pompa wody, przy okazji rozerwał termostat i przy okazji wąż ten główny od chłodnicy. Co idzie? Rozerwał spod ciśnienia. Jedziesz, temperatura max, rozpieprzyło wszystko. Samochód szybko z jakimś tam trafem dojechać po prostu na kwadrat. Zostawić, tylko no jeszcze przy okazji kilkanaście litrów wody musiałem dokupić, żeby nie zachować silnika. No i części były pokupowane no to tak. Termostat zmieniony, gdzie finalnie się okazało, że z termostatem było wszystko ok, ale dobra. Z lepszej marki z 20-paroletniego na świeżynkę ok. Główny wąż chłodniczy też został zmieniony, no bo tam już było ewidentnie rozerwany. Pompa wody, łożysko to po prostu latało sobie tak jak telefon przykładowo teraz, jak jeździmy, żeby z miejsca na miejsce się przestawić i tak dalej, nie? Jak to wszystko już było porobione, to uwaga! Bo pierdolnie! Nie pamiętam, czy tego samego dnia, czy dzień po tym, listwa olejowa, cała odma, to wszystko też poszło się jebać w moment.
nie było kurwa ciśnienia. Tym więcej było jebania, ale no finalnie to ogarnęliśmy. Później chyba była wymiana oleju, później świeczki, bardziej w tą stronę. No jakoś tak. I następnie, a no i jest pompa paliwa. Yeah, pompa. Kto wie, ten wie i pewnie oglądają. Bądź będą oglądać. Dwa razy brakło mi wachy i przez to całe zajście zatarłem pompę całkowicie. Będąc w Radomsku, jadąc tam do sklepów i tak dalej. Kurwa, poza galerią, jak tylko się starałem przeparkować, brakło mi wachy. No i brakło wachy. Znaczy wacha była i to było w kurwa pół baku, nie? Ja się zastanawiałem, jakim chód. Wskazówka? Nie, pompa jedna. Auto na lawetę, zwiezione z powrotem do domu. No jak tylko miałem możliwość, byłem tylko, albo miałem trochę czasu, no to przyjechałem, robiłem ten samochód. No było z tym zabawy, było. Pierwsze tak, wykupiona pompa paliwa nowa. Zaraz po zakupie, jak masz pompę paliwa i masz taką końcóweczkę. No i tam jest taki pierdolnik, który jest jakby kolankiem takim, który poprowadza z paliwo w ogóle do całego układu. Podczas montażu właśnie to się opierdoliło. No i dupa jest. No i próbowaliśmy to jakoś tam, nie wiem, bo to był plastik, próbowaliśmy tam jakoś tam spawać ogniem i tak dalej. To wszystko się stopiło, nawet ani rusz się nic nie przyłapało do tego interesu, tylko po prostu plastik się stopił i chuj. Ale z tego, jak patrzyłem w oryginalnej pompie, jak pamiętam, to tam było właśnie to kolanko było metalowe, tam był plastik, ale ten plastik był zdecydowanie twardszy. No dobra, no to kolejna pompa. Dojechaliśmy z nową, chyba też jest plastikowa, tak, są metalowe, ale one są droższe. Że to jest tylko pompa paliwa, która ma podać paliwo i wytrzymać dawki paliwa. Are you sure about that? To tanie, a dobre i działa do tej pory, nie? Wszystkie te naprawy, nie licząc sprzęgła wiskotycznego, były robione kuźwa na własną rękę, bo potrafię po prostu ogarnąć sam furę. Are you sure? Więc jakby nie muszę tego do mechanika. Teraz podsumowując, czy E39 jest drogie w utrzymaniu? W sumie to tak i nie, ale zależy na co spojrzeć, bo generalnie, że teraz powstają nowe piątki, przykładowo F10, F11, G30, G31, masz tego typu fury, co one są coraz nowsze, coraz bardziej dopracowywane, no to naturalnie spada wartość z takiego zwykłego, seryjnego modelu. Jeżeli masz M5, przykładowo W39, no to standardowo cena wypierdoli w górę, o ile jest ładnie zadbana. Nawet seria jest w stanie ładnie pójść w górę i trochę za nią zapłacić, pod warunkiem, że też jest ładnie zadbana. Na mój egzemplarz, no jest to raptem, znaczy na ten moment to jakieś 10,5 mogę zawołać, ale jej nie chcę sprzedać. Zobaczmy, jak długo pojedzie. Jeśli chcesz zobaczyć, jak długo pojedzie, zakładam. Ja obstawiam 400 tysięcy na loto i uważasz, będą silne komplikacje. W komentarzu napisz, ile przebiegu obstawiasz. Misja poboczna. Dlatego też ceny E39 w Touringach z tego roku mogą być już mniejsze. Nawet więcej policzyć. Możesz więcej zawołać, ale części do tych samochodów będą tanie. Na przykładzie. Nowe sprzęgło wiskotyczne w 2021 zapłaciłem za nie jakieś 200, bodajże 50 zł. Coś koło tego. A, jeszcze zawieszenie sam robiłem 1,5 tygodnia, no tak, przypomniał mi się. Za wszystkie te trzy części z układu chłodniczego, czyli wąż, czyli z termostat i pompa wody, za to wydałem jakieś bodajże... Stówy? Mówię przybliżenie, bo nie pamiętam co do grosza, nie? Około 300 zł i to też nie jakieś pierdoły, tylko wszystko z mej. Jest dobry zamiennik. Póki co jeździ. Następnie wszystkie te odmy, nie odmy, znaczy to najgorzej to z tym było właśnie. Odmy to jeszcze jak cię mogę, to szło znaleźć. A Disa, jeszcze przepustnica Disa, tak, to jeszcze się zjebało przy okazji, bo tam w ogóle ten plastik to już się całkowicie rozpieprzył i nie chciał to funkcjonować. Dlatego też nie miała ciśnienia, żegotało jak pojechało. W ogóle też w układzie dolotowym, kurwa, teraz będzie mi się przypominać, co było robione, a co nie. Cały układ dolotowy, czyli od filtra pucha jedna wielka, później ten wąż co idzie, to już był tak wyrąbany, że no było trzeba to zmienić, tak, bo tam dziura dziurę poganiała. Później tak, to było zmienione. Odma, która była najciężej do zdobycia, bo tak, w sklepie jak odmę to szło znaleźć, ale grzebień, który się znajduje zaraz przy listwie paliwowej, po drugiej stronie, nie, nad listwą paliwową, obok listwy paliwowej. No to było najciężej do zdobycia plus przepustnicę Disa. To było najgorsze. Bo tego już kurwa nigdzie nie zdobędziesz, ewentualnie na złomowisku albo gdzieś na internecie na częściach używanych. No ale też groszowe sprawy tak naprawdę. 8 dych chyba wtedy na to wszystko było wydane. I zawieszenie. No i zawieszenie, no troszeczkę tu to najwięcej poszło w sian. Bo tak, wahacz górny, dolny plus amortyzatory naprzód plus klocki hamulcowe z czujnikami hamulców, z użycia klocków. Tu już chyba jakieś 1,5 kloca wyszło, coś takiego. Co i tak nie jest źle, bo teraz patrząc na moje pierwsze auto, miałem Focusa, który był w utrzymaniu też tani jak barszcz.
Focusa wpierdoliłem 6 tysięcy, a wydałem na niego 5,5 albo 5 tysięcy, coś takiego. No 1000 jestem w plecy, nie? BMW 39 2 lata temu, dokładnie ten model. Zakupiłem za 12,5 tysiąca. Ile kurwa? BMW póki co 2 chyba, przez 2 lata. No to jest kurwa progres, nie? Czy ten samochód jest drogi w utrzymaniu? No nie. Pod warunkiem, że wiesz jakie części dobrać, wiesz no, za jaką cenę wziąć, bo co prawda można kupić część, nie wiem, całe przednie zawieszenie za 3,5 tysiąca, ale ja nie mówię o jakimś sportowym gwintowanym, nie? O zwykłym seryjnym zawieszeniu po prostu. Więc no trzeba to sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja osobiście uważam, że nie jest drogie. A jak to brzmi? To już ci pokazuję. Zabieram bunka. Może będzie dobrze. Teraz jak to brzmi? Chodź ze mną. Chodź do mnie. Pokażę ci jak brzmi normalnie z tyłu, a jak powinna brzmieć z przodu. Znaczy jak brzmi z przodu, a z tyłu. I ona sobie to tak. Tak pyr 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 robi, nie? A teraz pójdziemy do przodka, bardziej do przodka. A ona brzmi z przodku tak. Jest kurwa różnica? No jest kurwa różnica. Właśnie za sprawą rozjebanego wydechu. A jak to się wydarzyło? Mój drogi przyjacielu, już ci tłumaczę. Słuchaj tego. Ty blachy to nie musisz, bo to osłona termiczna, ale słuchaj tego. No to kurwa z tyłu tak powinno brzmieć, nie z przodu, nie? I to ze sprawą właśnie jeszcze najważniejszego, co? To się też zjebało. Bo mówiłem, że wydech siadł, nie? No nic kurwa innego tu nie siadł, oprócz wydechu, teraz na ten moment. E39, jeżeli będziesz mieć dokładnie ten sam problem, jeżeli zakupisz ten samochód, bo gdzie będziesz mieć, już masz ten samochód i nie wiesz, co tu się wydarzyło, to już ci odpowiadam. Od kondyrektora, który znajduje się po... Czekaj, teraz w tą stronę patrzymy. Masz samochód, tu masz lewą stronę, tu masz prawą stronę, czyli z tej prawej strony masz kierę, nie? Patrzysz teraz na samochód, od strony maski. Patrzysz na samochód od strony maski. To teraz, po twojej stronie, jak masz, o, może ty patrzysz tu, to jest lewa strona. Od lewej strony, jak masz kolektory, tam idą proszę na ciebie katalizatory. Za tymi katalizatorami masz taką osłonę z blachy, gdzie ona jest tam jeszcze, ta osłona blachy jest jeszcze w tej blasze. Kurwa, jak to się wymawia w końcu? W blasze może. Jeszcze w środku jest kolejna blacha, która stricte jest rurką, ale nie z kwasówki, nie z jakiejś stalowej, kurwa z tytanu, tylko jakieś gówno, które pęknie. Teraz tak, przedbuchy są właśnie na tym końcu, na tym kolanku, gdzie najprościej byłoby po prostu to wyciąć wszystko i wspawać taki elastyczny łącznik, jako siateczki. I to wtedy poprawia sytuację, wtedy możesz głośniejsze auto z tyłu, a nie kurwa z przodu, jak u mnie. Także no... Jak dla mnie, szczerze mówiąc, pierwszy touring w tym, ogólnie tak masywne auto, szczerze mówiąc, jak na pierwsze strzał, no to takie myślę, bo raz, że masz pakowne auto, gdzie nie musisz mieć wcale rodziny, tak jak w moim przypadku, nie mam rodziny, w sensie mam rodzinę, ale jeszcze nie swoją założoną, to nie musisz mieć wcale właśnie z takiego pretekstu, żeby kupować auto w kombiaczu, jeździć kurwa z wózkiem, z zakupami i tak dalej. Nie, no bo masz auto, które jest twój pakowne, możesz ze znajomymi gdzieś pojechać na wczasy, albo tylko ze swoją kobietką i tak dalej, i tak dalej. Więc no mocne 10 na 10. A mało tego, jeżeli jesteś audiofilem i lubisz jak mocno dopierdala, no to masz kurwa cały bagażnik na to, żeby wjebać ten subwoofer wielkości tego kurwa osprzętu i żeby to jebało bardziej niż na Sylwestru Marzeń, kurwa w dwójce, nie? Na tej zasadzie. Dawaj bokiem, wariacie. Frajer. A, bo nieraz jest tak, że w samochodzie, jak otwierasz drzwi, delikatnie chcesz zamknąć, no to nie zamkniesz delikatnie, nie? To musisz pierdolnąć. No bo tutaj kurwa masz tak tyle wygłuszenia. To jakie kurwa drzwi grube, jak świniak jakiś, nie? Tutaj no masz na drzwi porządne, kurwa, jakieś, wiesz, no łapiesz, kurwa, otwierasz, to jest wszystko pewne, nie? A nie to, że łapiesz za klamkę, kurwa, wyrywasz drzwi razem z futryną, nie? No to jest, no, porządne auto. Wkurwiało mnie to na przykład w Focusie, że łapiesz za klamkę, gdzie tam klamka też była taka, wiesz, łapiesz i ją ciągniesz. I ta klamka głównie od kierowcy mi się zjebała i później to na różne możliwe sposoby, jakkolwiek tego, to tylko mocniej szarpiesz jak manetkę w motocyklu, żeby się otworzyły drzwi, nie? No to dosyć pojebane to było. No i było też tak lekkie, że jak się pierdolnęło, no to, że kurwa pół okolicy słyszało, że ktoś wsiada do tego samochodu, nie? A tutaj delikatnie bierzesz cyk, łapiesz pewnie tego, myk, zamykasz i jest elegant. I to mi się mega podoba. Jak to wnętrze wygląda? Bardzo profesjonalnie, czyli tak, kiera, która
jest bardzo ładna, jak dla mnie. To nie jest taka właśnie taka standardowa z jakimiś takimi dwoma wcięciami, tylko jest jedno takie ładne po prostu. Właśnie ten przebieg, o którym mówiłem, 325 tysięcy dwa lata temu, obecnie prawie 380 na lotu, nie? No to stary, weź sobie wyobraźcie, że kurwa tym samochodem przez dwa lata przejebę. No chuj. Nie będę liczył, bo ze mnie matematyk jak kurwa ze sztucznej szczęki gra. Profesjonalne urządzenie do nagrywania wideo. Oryginalne radio, gdzie mi tu najbardziej pasuje. Nie chciałem żadnego z Kinchosonika dolonego z subwooferem marki Nokia. A nie, przecież mam z tyłu Nokia. No tak, zapomniałem. Trochę syfu, takie gówno fajne, które też pokazuje to napięcie, ale to już sam sobie kupiłem se. W automacie, jak mówiłem, no i automat jest starego typu hydrokinetyk bodajże. No tak czy inaczej do bólu poprawne, raz tylko mi po skrzynie w tryb awaryjny, ale to nie wiem czy to było spowodowane, po prostu pewnie tam robiłem przy gazówki i chujom strzelił, ale no działa do tej pory, nic się nie dzieje. Profesjonalny kabel do ładowania telefonu albo jakiegoś innego gówna, jak najbardziej, trochę papierów, trochę bardzo więcej papierów, inny Saigon, o kurwa zapomniałem. Palmy niech się ładuje. Ta bateryjka to też no niby nowa, ale lepiej dmuchać na zimno, ponieważ jest 4,5 stopnia. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz. Na zewnątrz znajdziemy stare felunki, które, na których przyjechała z Wrocławia. Gdzie no, w porównaniu do tego, co tam w intro widzieliście, to na tych gdzieś chyba lepiej wygląda, coś mi się zdaje. Będzie głośna z przodu, bo mam dziurawy wydech, tak naprawdę. Jest głośniejsza z przodu niż z tyłu, no ale to nic się z tym nie poradzi. Znaczy poradzić, tylko musisz kurwa albo cały wydech zmienić. No. Albo cały wydech zmienić, albo... No to w praktyce ujebana klapa. Chuj. Na 11 listopada przyszykowany na przyszły rok. Karnisterek, który mi uratował dupę w wielu, wielu sytuacjach. Bez tego to ani rusz naprawdę. Czyli właśnie typu kiedy mi brakło wachy. No. I mówię, że to jest subwoofer marki Nokia, żeby nie było, że jestem pierdolniaty. No to na dowód sprawy, proszę bardzo. Subwoofer marki kurwa Nokia. Jak klepie? Chujowo. Coś tam gro, ale to jednak nie to samo. No i kolejne pytanie. Jeżeli już nawet na BMW stanęło, to czemu nie... Chodź tu. To czemu nie stanęło? Zaraz powiem. Najgorsze kurwa co może być właśnie w Touring. Kurwa. Jeden z największych minusów Touringów to właśnie, że ta klapa pierdolona rdzewieje. Ale ze sprawą albo chujowo zrobionych odpływów, albo w ogóle brak tych odpływów. Dobra, no żeby nie mówić tylko o tym, że ta blacha jest jakaś chujowa, bo jest zajebista, szczerze mówiąc, jak na 22 lata tyle dwa sezonów tu przejechał. I tak naprawdę progi są tylko do zrobienia, tą klapę to można kurwa na silikon zapierdolić, zapomnieć o niej w ogóle, że się otwiera. Więc no, nie jest źle. No i teraz jak chodzi o podnoszenie tego auta, w zasadzie no E39, lewarkiem, no to zobaczysz kurwa, że to nie jest dobry pomysł, nie? Oh shit! No właśnie. No, spektakularnie się pierdoli. Także tak, mój drogi widzu i droga widzko, jeśli się materiał spodobał, zostaw łapę w górę, zostaw suba. Ten czerwony przycisk, który jest na dole, powinien być szary. Wtedy jak tak zrobi, to los będzie twój szczęśliwszy, a ja w tym przypadku nie na posrąć na dywan. Po raz kolejny. Pozdrawiam, ja, no, siema, nie? Do następnego, kurwa.